Założę się, że każdy z Państwa, albo prawie każdy, używa czegoś takiego jak Google Maps, prawda? To stało się tak powszechne, że bez tej aplikacji czy produktu właściwie nie jesteśmy w stanie żyć. Sprawdzamy, jak dostać się w dane miejsce, sprawdzamy, gdzie jest najbliższa żabka. Wreszcie odwiedzamy różne miejsca i te, w których chcielibyśmy się znaleźć fizycznie i te, o których marzymy, ale na razie odkładamy taką wizytę na później. Ale czy zastanawialiście się Państwo, jak właściwie powstają tak szczegółowe mapy? Jeżeli nie, to trochę Wam dzisiaj o tym opowiem. Co to właściwie jest fotogrametria lotnicza? To, krótko mówiąc, różnego rodzaju obrazowanie i analizowanie tego, co znajduje się na ziemi i wodzie, a czasami również pod ziemią i pod wodą, za pomocą urządzeń umieszczonych na pokładzie różnego rodzaju statków powietrznych. Wbrew pozorom, ta dziedzina działalności lotniczej nie jest czymś bardzo nowym. Powstała w zasadzie jednocześnie z narodzinami lotnictwa. Polski inżynier Edmund Wilczkiewicz, pracujący na Politechnice Lwowskiej, w swojej pracy z 1930 roku pod tytułem Zasady zdjęć fotogrametrycznych, fotogrametria naziemna i lotnicza, pisał tak. Fotogrametria naziemna ma swoje wady. Nie nadaje się w terenie nizinnym, w terenie zaś górzystym powstają martwe pola, które uzupełniamy zazwyczaj inną metodą. Wykonując dla tego samego terenu zdjęcie lotnicze, unikamy wystąpienia martwych pól. A teren nizinny i prawie płaski przedstawi się na kliszy jako plan o nieznanej podziałce. Oczywiście tylko wtedy, jeśli oś optyczna kamery lotniczej była w chwili naświetlenia płyty pionowa. Te zalety zdjęć lotniczych oceniono jeszcze przed opanowaniem powietrza, a pierwsze sterowce i balony na uwięzi niejednokrotnie służyły do doświadczeń w tym kierunku. Zaraz też, oprócz zalet, poznano i trudności, które kosztem dobrego wglądu w fotografowany teren musiały wystąpić. Były one przez cały szereg lat tematem badań. Dopiero w ostatnich latach, kiedy wykorzystano doświadczenia osiągnięte w czasie wojny światowej, kiedy szybki rozwój lotnictwa, jak i szereg pomysłów genialnych konstruktorów przyczynił się do sporządzenia precyzyjnych przyrządów, osiągnięto tak zadowalające wyniki, że wykonanie sytuacyjnych i wysokościowych planów ze zdjęć lotniczych nie przedstawia trudności. Szybki postęp pozwala przypuszczać, że fotogrametria lotnicza będzie miała szerokie zastosowanie przy opracowaniu map większych obszarów. Inżynier Wilkiewicz wiedział, co mówi. Postęp technologiczny, następujący wykładniczo, w tym podbój kosmosu, spowodował, że dzisiejsza fotogrametria to przede wszystkim bardzo skomplikowane maszyny, urządzenia i komputery dysponujące potężną mocą obliczeniową. Dzisiejsza technologia pozwala na skanowanie i obserwowanie każdego skrawka Ziemi z kosmosu przez satelity. Właściwie w każdej sekundzie niemal każdy fragment naszego globu jest obserwowany przez jakiegoś satelitę, zarówno w celach pożytecznych, jak i niecnych. Drugim ogniwem dzisiejszej fotogrametrii, rozwijającym się najszybciej, są oczywiście drony. Ich podstawowa przewaga to rzecz jasna relatywnie niskie koszty, ale także brak konieczności zatrudniania pilotów. Tak, tak, proszę Państwa, to tylko kwestia czasu, kiedy drony i maszyny zastąpią wszystkich pilotów. Ale póki co możemy jeszcze sobie z nimi radzić. Jest jeszcze trzecie, a właściwie pośrednie ogniwo, które nie jest tak bardzo widoczne dla przeciętnego odbiorcy. To skanowanie i fotografowanie terenu z pokładu samolotu. Szanowni Państwo, jest niedziela, godzina 7 rano.
A to, co za mną Państwo widzicie, to klasyk Beechcraft Kinger 90. Samolot bardzo znany, bardzo lubiany przez pilotów, bardzo popularny. Wersja 90 obecnie nie jest już produkowana, natomiast pozostałe wersje są ciągle jednym z najbardziej popularnych i najczęściej kupowanych samolotów. Samolot bardzo uniwersalny, służący zarówno do przewozu pasażerów, ale w szczególności do wykonywania różnego rodzaju misji specjalnych. Ten egzemplarz, który za mną widać, to nie jest zwykły samolot, a za chwilę Państwu pokażę dlaczego. To, co odróżnia ten samolot od innych 90-tek, znajduje się pod brzuchem. Tutaj jest wycięty otwór, założona jest specjalna szyba, przez którą bardzo wyspecjalizowana kamera wykonuje zdjęcia tego właśnie, co znajduje się pod brzuchem samolotu. Naszym pilotem będzie dzisiaj Wojtek, którego być może niektórzy znają. I polecimy. Gdzie polecimy, Wojtek, dzisiaj? No lecimy generalnie to w rejonie Bydgoszczy będziemy latać. Tu robimy taki blok pierwszy, to on jest pomiędzy Włocławkiem a Bydgoszczą. Dobrze, a na jakiej wysokości będziemy lecieć? My potrzebujemy taki poziom, blok poziomów między 190 a 200 poziomem. Na 200 poziomie. Ta wysokość jest nieco ruchoma i ona nie jest tam dokładnie flight level. Czyli to jest 6 km? Około 6,5 km nad ziemią. No dobra, to lecimy. No to lecimy. Tak przed każdym lotem. Do senior kontrolera dzwonimy teraz. Musimy go poinformować. Dzień dobry, pani Wojciech Dobrzeniecki. Chcielibyśmy samolotem Sierra Papa India Sierra Sierra wykonywać dzisiaj loty fotogrametryczne i zgodnie z procedurą jestem zobowiązany panią o tym poinformować co niniejszym czyniem. Chcielibyśmy dzisiaj kontynuować loty foto. Między 190, taki blok potrzebujemy 190-200. Skłaniam się. Sierra Papa India Sierra Sierra i chcielibyśmy kontynuować wczorajszą zabawę, czyli loty foto. Numer pisma, już proszę bardzo, mogę dyktować? I jeszcze mam taką prośbę, ponieważ plan lotu mamy złożony do Bydgoszczy, lądowanie z zapasem tutaj w Modlinie. Super, dziękuję pięknie. Kłaniam się również miłego, do widzenia, do usłyszenia. No i tak. Generalnie to powinniśmy jeszcze zadzwonić do wojska, ale ponieważ jest sobota, niedziela, no to w niedzielę, jak napadać na Polskę, to tylko w niedzielę. Także możemy, tak. A generalnie to jeszcze powinniśmy zadzwonić do obszarów wojskowych, gdybyśmy o nie zahaczali, też ich poinformować o tym. Ale na razie telefonicznie mamy wszystko zrobione, plan lotu złożony, mamy go potwierdzonego na mailu. Kąt słońca za chwilę już będzie odpowiedni. Od 20 stopni możemy latać, czyli za pół godziny będziemy mieli kąt, możemy już się wypychać i startować. To co, idę wołam go, żeby już nas wyciągał. I jedziemy. Z prawej czysto. Czysto. Tylko okienko zamknij. To będzie mniej smrodu. Dobra, prądu mamy ile trzeba. No to prawy silnik poszedł. I mamy 15%. Fuel flow poszło. Paliwo poszło. Teraz temperatura ITT zaczyna nam rosnąć. Tu musimy być gotowi, jakby co, jakby za bardzo rosła. Hot start czy inne chocki klocki, żeby zamknąć paliwo, ale jest ok, ustabilizowała się. Dwa, wyłączamy odrusznik. Wykałaczka idzie. Tak jest. I propy nam się rozkręcają, 1000 stopni. Generator prawy poszedł i ładuje. Transfer pompy, auto, lidy on.
Crossfit Open, Auto Ignition Arm, Engine Anti-Ice On, Auto Feeder Arm, Inverter włączamy, damy sobie plidy, otworzymy, Open, dobra, Inverter jest, Avionika, dam Ci prąd? I dajemy prąd do tyłu na kamerę. To jest kamera. Tak jest. Sierra Papa India, Sierra Sierra, one airborne contact approach 12805, wind 140 degrees, 6 knots, runway 26, clear for takeoff. Clear for takeoff, runway 26, airborne contact 12805, Sierra Papa India, Sierra Sierra, do miłego. Gotowy? Gotowy. No to jedziemy. Take off power set. Speed alive. 6. Cross. I jedziemy. I wyła. I pozytyw. Naprawdę, na czym w ogóle polega takie latanie w celu robienia zdjęć z tą całą aparaturą? Czego ono wymaga od pilota? No tak jak tutaj widzisz, to strasznie precyzyjne to jest, tak? To wymaga pełnej koncentracji przez cały czas wykonywania lotu. To nie to, że wlecimy sobie tam na jakąś wysokość, zapniemy autopilota na cruzie i tylko monitorujemy sobie to, co się dzieje, jak prowadzimy precyzyjne korespondencję. No tak jak widzisz, my jesteśmy teraz, musimy utrzymać wysokość 19614 stóp, czyli jesteśmy w okolicach, dlatego blokujemy sobie, prosimy zawsze w przestrzeni o zablokowanie pomiędzy flight levelem 190, powiedzmy tak jak teraz, a 120. No mamy tutaj wskazania w fitach 19614 stóp, tolerancja 100 stóp. Na autopilota się nie da tak nastawić. Nie, absolutnie nie, bo sekwencja nastawiania na altselektorze, gdzie możemy sobie żądaną wysokość ustawić, jest co 100 stóp, tak? Także nie ma możliwości. To nie jest cyfrowy autopilot, to jest analogowy. W związku z czym my nie jesteśmy w stanie tej wysokości ustawić. Natomiast jesteśmy w stanie ją mniej więcej w tolerancji, która jest tutaj wymagana, to jest 100 stóp wyżej, 100 stóp niżej, jesteśmy w stanie wykorzystać autopilota, armując wysokość na danej wysokości. Czyli w okolicach 200 poziomu musisz utrzymywać dokładność co do kilkudziesięciu niemalże stóp, jeśli chodzi o wysokość. Tak. I kilkudziesięciu, czy nawet kilkunastu metrów, jeśli chodzi o track, który w danym momencie wykonujesz. Tak jest. Szereg, po którym lecimy, czyli tak jak... Szereg to się nazywa. Tak, my na to mówimy szeregi, linia, który jest, powiedzmy, no można by to porównać do tego, że mamy kreskę namalowaną na ziemi, nad którą musimy lecieć. Ta krecha jest dokładnie, ona ma z kursem 353,5. Co też nie jesteśmy w stanie takiego kursu ustawić sobie na... No, poprawka na wiatr na autopilocie, plus poprawka na wiatr oczywiście. I my mamy tolerancję, możemy się odsunąć od tej krechy 30 metrów w lewo, 30 w prawo. Dzisiaj są idealne warunki, ponieważ wiatr mamy idealnie z północy na południe, tak jak latamy. W związku z czym mamy tutaj wskazanie wiatru. Wiatr nam wieje z kursem 350 stopni. A my lecimy jeszcze 300... nie jest za silny jak na tej wysokości. Nie ma, tak, na tej wysokości nie ma porywów, nie ma na razie jeszcze tutaj żadnych turbulencji, w związku z czym bardzo fajnie nam tutaj wiaterek nie przeszkadza. Czyli jedziesz taki szereg, Łukasz obsługuje aparaturę i na takim szeregu jest wykonywanych ileś tam zdjęć, tak. Kończysz szereg i co? I musisz zrobić nawrót i rozpocząć drugi szereg, tak? Tak, dokładnie tak. W tej chwili robimy tutaj
dokładnie tą część projektu. Tutaj są te wszystkie szeregi. Ich jest taka ilość. Na tą część projektu przewidziane jest 30, chyba 3 godziny latania. Okej. Okay. I teraz za chwilę, teraz robimy linię numer 135. Za chwilę będziemy robili następną chyba na zachód, to one 134. Chyba rosną. Maleją, czyli 134. No oczywiście jeszcze, żeby nie było zbyt łatwo, to każda z tych linii, każdy z tych szeregów jest na nieco innej wysokości. W tej chwili mamy żądaną wysokość 19614. Udaje nam się utrzymywać 19612, 611, teraz 610. Bo ta wysokość zależy od elewacji terenu, bo Łukasz mi mówił, że lecimy na 6 km, a on robi zdjęcia, w których jeden piksel ma ile? 25 cm. 25 cm. To kółeczko o promieniu około 25 cm to jeden piksel na zdjęciu robionym przez aparaturę umieszczoną na samolocie, który pędzi z prędkością około 400 km na godzinę na wysokości 6,5 km. To przysłowiowy Google, którego używamy my, zwykli śmiertelnicy, a także inne popularne strony, to produkty bardzo amatorskie. Amatorski w tym znaczeniu, że nie da się wykorzystywać danych z Google Maps czy innych popularnych portali w sposób profesjonalny. Do tego niezbędne są produkty dedykowane, do których stworzenia wykorzystujemy właśnie m.in. samoloty. Trudno wymienić wszystkie zadania, ale chodzi na przykład o takie jak planowanie przestrzenne, dokonywanie analiz przestrzennych, tworzenie tak zwanych geoportali, robienie modeli 3D, skanowanie obszarów podmokłych, monitoring linii brzegowej, analiza cieków wodnych. Jednym z zadań, między innymi, które realizują takie specjalistyczne kamery umieszczone w samolotach, jest inwentaryzacja i nadzór nad obsiewami, nad polami, nad tym, co robią rolnicy. Odkąd rolnicy korzystają z funduszy unijnych, bardzo często sprawdza się, czy wykonują swoje zadania, swoją robotę zgodnie z tym, co zadeklarowali, biorąc z Unii pieniądze. To możemy z tej wysokości gościowi przeczytać, jakiej marki ma zegarek, jak go trafimy. Tak. To musielibyśmy zejść na 4 km. Trochę oczywiście, że przegięto. Dobrze, a te nawroty, bo musisz bardzo precyzyjnie wejść w kolejny szereg i te nawroty robisz ręcznie w praktyce. Tak, teraz sobie zmieniam widok na tym moim tutaj roboczym monitorze, ponieważ z tym widokiem tak jakby precyzyjniej mogę nakierować. Teraz widzę, że wyszliśmy, skończyliśmy ten szereg, musisz chociaż trochę odlecieć. Tak, ponieważ te szeregi, jak widzisz, one nie zaczynają się idealnie w tym samym miejscu. Jeden wyżej, drugi niżej. To już zależy, jak to jest zaprojektowana taka robota. Odlatujemy teraz sobie tak, żeby po nawrocie ten czarny punkcik, to jest taki punkt IP, to jest punkt stabilizacyjny, na którym się... No dobrze by było już w nim być już w miarę w nim być ustabilizowanym. I wtedy kamera, jeżeli wszystko ok, włącza się znowu, blokuje się tam w tych swoich ustawieniach, no i ja muszę doprowadzić już na szeregu, na roboczo, jak najbardziej skorygować to wszystko, doprowadzić do tych parametrów, które są żądane i wtedy zaprzęgamy autopilota, czyli armuję wysokość, ręka na heading i heading bagiem cały czas, jeden sobie w lewo, jeden w prawo i tak dalej. No teraz dobrze, jak to właśnie będziemy nawrót, ten nawrót robić. Tak, okay. Więc wyłączam autopilota, w tym samolocie, w tym samolocie jeszcze wymagane jest w tym momencie zresetowanie trymaru wysokości. OK. Teraz sobie przygotujemy, żeby za chwilę przełączyć się na widok. O, i teraz na sztucznym horyzoncie moim, na PFD, muszę bardzo starać się ten zakręt zrobić tak precyzyjnie, żeby nic tutaj z wysokością nie namieszał. No, robisz dość głębokie te zakręty, ile? Do 45 nawet? No czasami trzeba dogiąć się trochę, ale tak między okolicach 30 stopni. Dobra, i teraz już tak, okej, jestem 20 stóp za wysoko, za chwilę będzie wyprowadzali 400 metrów do szeregu,
Okej. O, i tu już nam się pokazał ten punkt IP. Teraz muszę dogiąć. Muszę się stabilizować. Hop. Wysokość mamy dwie stopy poniżej, idealnie. Niesamowite. I metr jesteśmy z prawej. Teraz sobie heading baga 5 stóp wyżej, 5 metrów w prawo. Dobra, jesteśmy ustabilizowani i w tym momencie już namacanego włączam autopilota. Nam się nie włączył. Też właśnie trzeba uważać, znowu musimy się tutaj dostroić. 3 stopy za wysoko, 6 metrów z lewej. 3 stopy za wysoko, 6 metrów z lewej. Op, dobra. I ciach. I ręka na heading baga. I kręcimy knopkiem. Podskoczył nam trochę do góry. 14 stóp za wysoko. To go zmusimy teraz. Kaliśmy, proszę pana, 6 stóp niżej. Matko święta. To tak jakbyś leciał cały czas w tym, na ELS-ie, nie? No tak, no to mówię, wiesz... 6 godzin na ELS-ie. To 6 godzin jesteś w końcowej fazie podejścia bardzo precyzyjnego, tak? No 6 nie, no bo to wiesz, na roboczo to jasne. Tak 4,5 godziny, bo jeszcze musimy, wiesz, dolecieć do lotniska. Oczywiście z odpowiednim zapasem paliwa lądować. Czekaj, chłopie, bo 10 stóp za nisko, jelny. I tak oto właśnie się spędza piękną Polską. Czyli to nie jest wiosnę. Tak, to nie jest tak, że sobie wisisz 2, 3, 4 czy 5 godzin i sobie zjesz bułkę i napijesz się nie. coli, tutaj, tylko musisz cały czas jesteś w akcji. Znaczy tak? Bułkę zjesz, ale jedną ręką, a czasami musisz ją w zębach przytrzymać, bo druga ręka też potrzebna, żeby akurat korygować, bo ja jedną ręką koryguję kurs non-stop, a drugą koryguję non-stop wysokość. No upierdliwe tak trudno na koniec dnia, ale ciekawe, powiem ci, jest to wyzwanie, jest to naprawdę strasznie wymagające takiej koncentracji, ale z drugiej strony dające poczucie takie, że no jednak no co do metra panujesz nad tym, tak wiesz, no to ma to swój urok, można to polubić, znam wielu pilotów, którzy w głowę by się popukali, absolutnie by w ogóle nie wsiedli do takiej roboty. Ewentualnie po 3 dniach mieliby już dosyć, bo to się ludziom wydaje, że to tak wsiądzie, nacisnę guzik i leci. A tutaj trzeba, owszem leci, owszem nacisnę guzik, ale w sposób permanentny naciskam. I wysokość znowu mamy tą samą co poprzednio, 19 614 stóp. To na naszym wysokościomierzu, który jest w stan teraz ustawiony na 10-13, to pokazuje nam flight level 194,5. Także tu jeszcze jest, wiesz, różnica wskazań wysokościomierza samolotowego, który we flight levelach pokazuje, z wysokościomierzem roboczym, który pokazuje w stopach. Ale tu jest, chłopie, jest naprawdę zabawa na całe. Czy wykazuje ciśnieniową wysokość, tak? Tak. Nie, on w ogóle, to on nie ciśnieniową, on pokazuje jeszcze inną. Ta wysokość, zapomniałem, ona ma jakąś... Jak ta wysokość się nazywa? Ona ma jakąś swoją nazwę, wyleciało mi. Masz na myśli tą GPS-ową mamy SL, czy...? Nie, nie, tą według której robi się zdjęcia, określa się wysokość. To mi Czarek mówił, że to jest związane nawet, rozumiesz... Z elipsoidą Ziemi? Masz na myśli tak, tą wysokość elipsoidalną? Tak, o, elipsoidalna wysokość to jest. Czyli jesteśmy na wysokości elipsoidalnej. Elipsoidalna. 19 619 tak. stóp. Ponieważ Ziemia się przyokrągla. Naprawdę? Tak, podobno. Podobno jest okrągła, tak. Chociaż wiesz, znaczy tak, jakby Ziemia była kulą, to chodząc po Ziemi, buty by się wyginały tak. A wyginają się tak. W związku z czym coś z tą kulą nie pasuje. No i w tej chwili jesteśmy sobie gadu. Jesteśmy 6 stóp powyżej i 3 metry z prawej. I to jest żywe, to jest żywy organizm, to non-stop pracuje. Tutaj nie ma takiej opcji, żeby on na przykład przez 15 sekund utrzymał dokładnie, idealnie te parametry. Nie ma takiej opcji. W związku z czym non-stop tutaj o... Cały czas korygowanie. Lewa ręka, no to idziemy na prawą rękę. Kiedyś przy starej awionice, tutaj na dole,
miałem pokrętło od heading baga, to to było lepiej, bo ta ręka mi wisiała, ale tylko jedna. Czasami tu już prawie bokiem siadałem, żeby drugą ręką popracować. No tak, bardzo wymagające. Ale to wiesz co, latamy pojedynczo, da się to zrobić pojedynczo, tylko troszeczkę no, roboty jest kupa, no bo to oprócz tego, że to samo wykonanie tego zadania, tych zdjęć, czyli lecenie według wskazań tego przyrządu operacyjnego jest bardzo wymagające, no to jeszcze przecież musisz ogarniać po prostu samolot, kwestie lotnicze, tak. I korespondencje, i za chwilę zaczną się czarty, jak będziemy gdzieś tam podchodzili sobie do lądowania. W związku z czym lecisz samodzielnie w locie VFR i masz dołożony do tego jeszcze taki tutaj ogródeczek do przekopania. Także tak, panowie z Dreamlinerów, zazdraszczam, szczególnie tego łóżka pod schodami. 8 godzin do Chicago przesiedzieć, Matko Święta, łokcie bolą. A my tu 8 godzin, ja potem w domu śpię i mi te palce się same kręcą. Proszę Państwa, żeby zrobić ten materiał, spędziłem w samolocie na prawym fotelu około 11 godzin, plus do tego sporo na lotnisku i w innych miejscach. Mam nadzieję, że chociaż troszeczkę Państwu pokazałem tego bardzo specyficznego latania. Wiem, że ci, którzy się na tym bardziej znają, będą troszkę niepocieszeni, bo nie pokazałem na pewno wszystkiego, ale mam nadzieję, że chociaż troszkę liznęliśmy temat. Dziękuję bardzo i do następnego.